Wymarzył nam się dom ekologiczny, wymarzył się nam dom estetyczny, ekonomiczny przede wszystkim, bo jak widać ten dom jest zbudowany z części drewnianej, także plus tego domu jest taki, że w lecie mamy cudowny klimat w środku, w momencie, gdzie na zewnątrz jest gorąco, a w zimie z kolei jest to cudowne, że wykorzystujemy minimum ogrzewania, bo dom utrzymuje ciepło. Dom ma 4 sypialnie, funkcjonalne bardzo, 2 łazienki na górze, toalety z umywalką na parterze i duży salon połączony z kuchnią, z kominkiem, z częścią taką bardzo intymną między jadalnią a kuchnią, gdzie można sobie usiąść, czytać, wyłączyć się zupełnie z życia towarzyskiego, które się odbywa przy dużym, niskim stole. Chcieliśmy stworzyć przede wszystkim ciepłą, gorącą atmosferę, w której my byśmy się dobrze czuli i znajomi, którzy nas odwiedzą. Także dom mówi za siebie po prostu. Kochamy go bardzo. Ogrzewanie jest gazowe. Na parterze jest ogrzewanie podłogowe, natomiast na pierwszym piętrze są kaloryfery, które ogrzewają pokoje. Konstrukcje są wszystko z belek drewnianych, z sosny syberyjskiej, który jest materiałem bardzo trwałym i przede wszystkim, prawda, jest ciepłym. Pewne rzeczy pochodzą z artystów miejscowych. Był przeprowadzany remont generalny, przede wszystkim zmieniliśmy dach. Stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie system amerykańskiej wykładziny, przypominającej właśnie trochę wiór osikowy, trochę gąt zakopiański, tak żeby wlewał się w konstrukcję, w strukturę, w atmosferę domu i w kolorycie. Okolica jest cudowna, okolica szczególnie na wiosnę, kiedy kwitną sady. Jest to rzeczywiście przepiękne zjawisko, bo jesteśmy otoczeni sadami. Zresztą te okolice nazywają spiżarnią Warszawy.